Miejsce pamięci w Łambinowicach to bez wątpienia miejsce z blizną. Witam serdecznie w moim autorskim kanale Łukasz Kazek History Story. Przed Wami kolejny odcinek. Jesteśmy na Opolszczyźnie. Tak jak powiedziałem, jeździmy po kraju, nie tylko Dolny Śląsk. I chciałem tylko przypomnieć, że widzimy się tylko i wyłącznie tutaj w każdy wtorek o godzinie 20:00. Na żadnym innym kanale już nie. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. A ja znajduję się w miejscu pamięci w Łambinowicach. Dlatego, że tu znajdowały się obozy jenieckie z trzech wojen. Wojny, druga połowa XIX wieku. Wojna francusko-pruska, potem czas Wielkiej Wojny, nazywanej I Wojną Światową i czas najbardziej dramatyczny i tragiczny. Mówię tutaj o II Wojnie Światowej, o latach 1939-1945. Tu, gdzie jest ten pomnik, znajdowała się również i znajduje masowa mogiła jeńców sowieckich. Mówiono mi, że około 40 tysięcy zamordowanych. W obozach jenieckich Lambsdorff przebywali żołnierze praktycznie wszystkich armii, które toczyły wojnę z III Rzeszą. Byli tu Brytyjczycy, byli Francuzi, byli żołnierze armii belgijskiej, byli też żołnierze z armii francuskiej, ale z kolonii, jak Marokańczycy, Senegalczycy. Byli również żołnierze polscy. Wrześniowcy, a także i chyba w horrendalnej największej liczbie żołnierze Armii Czerwonej. Przez Lambsdorff przetoczyło się około w czasie II wojny światowej 300 tysięcy jeńców wojennych. 200 tysięcy z nich to byli żołnierze sowieccy. Musicie też wiedzieć, że Niemcy w czasie II wojny światowej podchodzili rasowo do jeńców, których schwytali. I bardzo dobrze traktowani byli Brytyjczycy. Mogli dostawać paczki z Czerwonego Krzyża, nawet mogły ich odwiedzać rodziny. To jest niezrozumiałe dla Was, ale tak rzeczywiście było. Gorzej było z żołnierzami z państw słowiańskich, jak na przykład Polacy, czy Armia Jugosłowiańska, czy też właśnie jeńcy sowieccy. Musi też wiedzieć, że Józef Stalin nie podpisał konwencji genewskiej. Jeńcy sowieccy nie dostawali paczek Czerwonego Krzyża. Jeńcy sowieccy byli uznawani przez państwo sowieckie i Stalina jako zdrajcy. Byli wykluczeni z narodu, więc nikt by im paczki nie przysłał. Rodziny panicznie by się bały, żeby przysłać żołnierzowi sowieckiemu jakąkolwiek paczkę. I ja jestem na terenie tego właśnie Russenlager, gdzie działy się dantejskie sceny. Armia Czerwona była wielonarodowościowa, dlatego że Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich to było państwo, które składało się z kilkudziesięciu narodów. Dlatego w Armii Czerwonej byli Białorusini, Ukraińcy, byli Kazachowie, byli też Gruzini, byli Jakuci. Bardzo dużo tych narodów.
Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych zachowały się relacje jeńców sowieckich z tego miejsca. Jeniec sowiecki stał najniżej w hierarchii całej administracji obozowej. Przez Niemców Sowieci byli uważani za podludzi, za untermenschów. Dlatego ich eksterminowano w postaci właśnie potężnego terroru, a także o zaniżonych racji żywnościowych i oczywiście całkowitego upodlenia. Stjepan Prawdun pisał we wspomnieniach. W 1941 roku zimą zabrakło baraków. Żołnierze, jeńcy musieli wykopać sobie ziemianki. Ale czym? Łyżkami, które nie zabrano, i małymi garnuszkami. Byli tacy, którzy nie mieli i tego, więc kopali pazurami, dłońmi. Potem w tych ziemiankach siedzieli. Było tak, że ziemianki się obsunęły i tych ludzi ziemia zasypała żywcem. Kolejny jeniec, Maglich, opowiadał, że w 1941 roku próbowano ucieczki. 7 osób skazano na rozstrzelanie. Komendant osobiście rozstrzeliwał tych ludzi. I komendant zaprosił gości z załogi i oznajmił, że dzisiaj jest dobry dzień, szczęśliwy dzień, bo ma urodziny. I zaczął tych jeńców zabijać. Jednym z nich był Wasyl, wspomina Maglich. Ja go osobiście znałem, przyjaźniłem się. Wasyla postrzelił w szyję. Wasyl mógł jeszcze przeżyć, mógł żyć. Nawet machał rękami, dłońmi. Podnosił się, że daje znaki życia. Sanitariusz Aleksiej, który chciał mu pomóc, został odtrącony. Komendant zabronił. Kazał ściągnąć z Wasyla koszulę i pół nagiego wrzucił do kałuży wody. I na naszych oczach Wasyl konał postrzelony w szyję w kałuży wody. To tak wyglądał Russenlager. Aby wam zobrazować sytuację sowieckiego jeńca w Lambsdorff i w obozach jenieckich III Rzeszy, opowiem wam fragment rozmowy z konferencji w Teheranie z listopada 1943 roku między Winstonem Churchillem a Józefem Stalinem. Churchill zapytał się Stalina, jak radzi sobie naród sowiecki, naród rosyjski. Jak radzi sobie całe państwo z tym, że w niewoli niemieckiej jest ponad 5 miliona obywateli Związku Radzieckiego, mężczyzn. W historii Imperium Brytyjskiego nie było czegoś takiego. Churchill był zdumiony. Jak wy wytrzymujecie? Stalin ze stoickim spokojem odpowiedział, że w niewoli faszystowskiego gada nie ma żadnego żołnierza sowieckiego. Nie ma. Żołnierz radziecki walczy na śmierć i życie. Jeżeli jest w niewoli, to on nie jest żołnierzem radzieckim. I ci ludzie o tym wiedzieli. Dowiedzieli się o rozkazie Stalina, ani kroku w tył. Dowiedzieli się o rozkazie 270, że walczy się do samego końca, a jeżeli się poddajesz, to jesteś panikarzem, tchórzem i nie należysz do narodu sowieckiego. A twoja rodzina zostanie skazana na łagry syberyjskie. Ta wybrukowana kostką droga to dawna Lagerstrasse. Lagerstrasse Stalagu 8b, gdzie od 1939 roku do lipca 1940 roku przebywali polscy żołnierze. Żołnierze września. Niemcy traktowali ich może ciut lepiej niż Rosjan. Byli Słowianami, a więc również podludźmi. Polska podpisała konwencję genewską. Zatem nie powinno być kar cielesnych, poniżania, upokarzania, a tym bardziej egzekucji. A egzekucje były. Dlatego, że Niemcy wyłapywali z żołnierzy września tych, których nienawidzili. A więc powstańców śląskich, powstańców wielkopolskich i tych, których mieli na listach jako największych wrogów III Rzeszy. Na początku kazano się zgłaszać, kto walczył w powstaniu wielkopolskim, kto w śląskim. Ludzie się zgłaszali, a potem znikali.
i byli zabijani. Pamiętam taką jedną relację, która utkwiła mi w głowie, która została i zostanie ze mną na zawsze z tego miejsca. Przyjechała żona z dzieckiem do jednego z żołnierzy polskich, który siedział tutaj właśnie w Stalach B. I przyniosła mu malutką paczkę. Komendant pozwolił paczkę przekazać, ale dał dopiero temu żołnierzowi paczkę, kiedy przyszły święta Bożego Narodzenia 1939 roku. I on dopiero dowiedział się, że miesiąc wcześniej przyjechała żona z dzieckiem i jej nie wpuścili. I tylko w paczce zobaczył tą małą karteczkę. Ludzie byli zdruzgotani klęską, załamani, zamknięci w barakach z drutami kolczastymi, ze strażnikami. Polska przegrała w 1939 roku wojnę. I do tego właśnie takie szykany, taka perfidia. I tak właśnie wyglądało życie polskich jeńców w Stalagu 8B. Po nich przyszli tu Brytyjczycy, którzy również byli armią wielonarodowościową. Imperium Brytyjskie miało w swoim składzie Australijczyków i Nowozelandczyków, czyli kraju, który jest oddalony stąd ponad 18 tysięcy kilometrów. Prowadzone są prace archeologiczne i czasami znajduje się tutaj niesamowite artefakty właśnie po jeńcach, nawet z Nowej Zelandii. Próbowano ucieczek z obozu wienieckich Lambsdorff, ale ona kończyła się różnie dla jeńca, którego złapano. Zależy, jakiej był narodowości. Na przykład jeniec brytyjski, as lotnictwa, Douglas Bader. On miał protezy, nie miał nóg. I nie mógł wychodzić poza obóz, zatem ciężko było uciekać. Ale mógł spokojnie siedzieć w baraku, dostawał jedzenie i mógł rozmyślać plan ucieczki, miał na niego czas. Udało mu się zamienić nieśmiertelnikami z innym brytyjskim jeńcem, który pracuje poza obozem. Ale jeszcze wcześniej, przed tą ucieczką, Douglas składał do komendanta obozu oficjalne zażalenie i pismo na warunki, jakie panują. Na brud, na małą żywność i na brak lekarstw. Ja wam powiedziałem, że Niemcy całkowicie traktowali inaczej Brytyjczyków, a inaczej Polaków, czy nie daj Boże Rosjan. Kiedy on wychodzi poza obóz, bo jest zamiana, komendant przysyła śledczych, którzy mają sprawdzić zasadność skargi. I nagle okazuje się, że Douglas ma dublera, któremu wyrosły nogi. Łapią Douglasa, Douglas jest umieszczony w baraku, ma karę, że nie może z niego wychodzić, dostaje tam pomniejszoną niewiele rację żywnościową. A w tym samym czasie, kiedy Stiepan, sowiecki jeniec, nie ma siły pracować, posądzają go o to, że symuluje i że chce dostać się do baraku dla chorych i uciekać. Komendant osobiście kładzie, postawia go rozebranego do połowy naga pod rynną i 3 dni jesień leci na niego woda. On upada, a komendant mówi, że szkoda kuli, ma zdechnąć z wycieńczenia. Taka właśnie była różnica. To były całkowicie 2 inne światy. Jestem na cmentarzu z okresu I wojny światowej. Kiedy podczas I wojny światowej zgromadzeni tu jeńcy odeszli, umarli na skutek choroby, na skutek odniesionych ran, których nie można było tutaj opatrzyć albo ich uratować, zostali tutaj pochowani. I była to wojna, która można było nazwać wojną honorową, dlatego że pochówki tych jeńców odbywały się nawet zgodnie z ich wiarą. W obrządku katolickim, prawosławnym czy też żydowskim. I to widać, to tutaj zostało. W 1939 roku polski jeniec, żołnierz września, opowiadał sytuację.
Zostaliśmy zgromadzeni na apelu. Wyszedł do nas major. Major niemiecki, ale w mundurze SS. Szczupły, wysoki, twarz pociągła, niebieskie oczy i miał binokle. Wyglądał na inteligentnego człowieka. Przemawiał po niemiecku, bardzo spokojnie i łagodnie, a nasz major właśnie Wojska Polskiego tłumaczył. Powiedział, że odbędą się szczepienia. Szczepienia, które mają nas uratować. Ale ludzie, w sensie żołnierze, którzy są chorzy na chorobę W, oznaczało to chorobę weneryczną, mają do tych szczepień się nie zgłaszać, gdyż mogą stracić wzrok. Większość żołnierzy jeńców nie zrozumiała w ogóle, o co chodzi, jaka choroba W, i ustawiła się tam, gdzie on kazał. Było ich około 2000. Za chwileczkę. Z tych 2000 wybrano około 300 i poprowadzono poza obóz. Żołnierz Wojnarowski, który zeznaje pod przysięgą w protokole po wojnie, opowiada, że był to jeszcze dzień długi i widział, jak oddalili się około 500 metrów od obozu. I tam ci ludzie dostali kilofy, łopaty i kazano im wykopywać doły. Kiedy wykopali te doły, zmuszono ich do uklęknięcia i zaczęto ich zabijać, rozstrzeliwać. Egzekucją osobiście dowodził ten sam major, który zachęcał do szczepień. I ten sam major nie tylko dowodził, ale również te egzekucje wykonywał. To taka właśnie była II wojna światowa. I tak z pierwszej wojny zamienił się w miejsce kaźni właśnie obóz w Lambsdorff. Dzisiaj miejsce pamięci w Łambinowicach. Oto kolejny fragment ludzkiej historii, ludzkiego dramatu. Namacalny fragment, niewielki, ale dużo mówiący. Znowu dzięki pracom konserwatorskim udało się odczytać, do kogo należał. Był nim Józef Łabazowicz. Służył w Armii Polskiej, która broniła się przed nawałą niemiecką we wrześniu 1939 roku. Wrześniowcy tutaj, w Lambsdorff, byli traktowani podle. Przywożono im mięso zabitych koni. Może nawet tych samych, które zginęły podczas wojny w 1939 roku, podczas napaści Niemiec na Polskę. To mięso było w stanie rozkładu. Było zepsute. Ludzie się buntowali. Nie chcieli tego jeść. Musicie wiedzieć, że żołądek człowieka wyciągnie całą esencję, nawet z trawy, nawet z padliny, czy ze zgniłego ziemniaka. Chęć życia jest potworna. Człowiek pragnie żyć, okropnie pragnie żyć. Ja rozmawiałem wielokrotnie ze świadkami, z żołnierzami września 1939 roku. Pamiętam, jak jeden z nich opowiadał mi o bitwie nad Bzurą, że w ciągu 10 minut, kiedy naleciały niemieckie sztukasy, w ciągu 10 minut z plutonu 15 żołnierzy został sam jeden. Wszyscy zginęli. I taki człowiek trafia tu do obozu. Sam. My wiemy o tym, że pan Józef przeżył tu właśnie niewolę, Lambsdorff, i osiedlił się bardzo blisko obozu. Dlaczego? Dlatego, że te tereny po wojnie stały się polskie. Być może nie miał dokąd wracać. Być może wszyscy zginęli. Być może tu właśnie wybrał sobie dom. To było dość częste, że żołnierze września 1939 roku po oswobodzeniu osiedlali się w okolicach swojej niewoli. No bo tak jak powiedziałem, tu już od 1945 roku, od lata była Polska Ludowa. Miejsce pamięci w Łambinowicach to bez wątpienia miejsce z blizną. Każdy z was, kto ma jakąkolwiek wrażliwość na przeszłość, na trudną i dramatyczną historię XX wieku, a szczególnie na człowieka zlagrowanego, powinien tu przyjechać. Powinien w tym wietrze, w którym ja dzisiaj chodzę, w tej ciszy i w tym lekko padającym deszczu
cofnąć się w czasie i pomyśleć o tym, jakie rzeczy miały tu miejsce. Co się tutaj działo? Wiele śladów przeszłości zostało. Można je dotknąć. Jak na przykład napisy z Księgi Pamięci, które były tutaj zbierane przeszło prawie 50 lat. Jako były jeniec tutejszego obozu po powstaniu warszawskim od października 1944 roku do stycznia 1945 roku z zainteresowaniem obejrzałem eksponaty. Wysłuchałem historii. Jako jeniec nie miałem pojęcia, co ten obóz sobie kryje i jakie zbrodnie tu popełniono. 1965 rok. Właśnie tu, w miejscu, z blizną, popełniono największe zbrodnie. Pamiętajcie o mecenasie naszego odcinka, jakim jest Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Pamiętajcie, aby przyjechać do Miejsca Pamięci w Łambinowicach i zobaczyć wszystko to na żywo, co Wam dzisiaj opowiedziałem i pokazałem. Linki znajdziecie w opisie pod filmem. Dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję za każdą postawioną kawę, za każde wsparcie przez kanał YouTube. Widzimy się w każdy wtorek o godzinie 20:00. Do zobaczenia.